Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Michał Piksa i dzisiaj przedstawię Państwu wyniki naszych dotychczasowych badań nad podatnością na dezinformację. Mam nadzieję, że pod koniec mojego wystąpienia te cztery fenotypy tytułowe staną się dla Państwa bardziej jasne. Zanim do tego jednak przejdę, zapraszam wszystkich Państwa do rozwiązania pewnej zagadki logicznej. Mianowicie, na jeziorze rosną lilie wodne i każdego dnia lilie podwajają zajmowany obszar. I jeśli po 48 dniach jezioro jest pokryte w całości, to jak długo zajmuje im pokrycie połowy jeziora? I proponowane odpowiedzi to A. 24 dni, B. 12 dni, C. 47 dni i D. 96 dni. Poprawną odpowiedź na tę zagadkę logiczną poznamy w dalszej części mojej prezentacji. Stwierdzenie, że żółwie są głuche, przez niektóre osoby może być odbierane jako prawdziwe. Przez inną część osób może być odebrane jako fałszywe. Prawdopodobnie zdania mogą być podzielone w miarę porówno, jeżeli nie ma się specjalistycznej wiedzy w tym temacie. Ale okazuje się, że jeżeli dodamy zdjęcie żółwia, które tak naprawdę w żaden sposób nie dowodzi prawdziwości tego stwierdzenia, to już więcej osób jest skłonnych uwierzyć, że żółwie są faktycznie głuche. Jest to tak zwany efekt pozornej prawdziwości. Co ciekawe, wcale nie potrzebujemy zdjęcia, żeby wzbudzić tą pozorną prawdziwość. Wystarczą tak naprawdę słowa kluczowe, które aktywizują pewne szlaki neuronalne w naszym mózgu. I w tym wypadku może się to wydawać trochę abstrakcyjne, ale gdy zaprezentuję Państwu taką informację, to tak naprawdę uświadamiamy sobie, że współczesne media społecznościowe, w tym wypadku Instagram, jest wręcz idealnym środowiskiem do szerzenia się informacji fałszywych, ponieważ mamy informacje, żółwie są głuche, mamy zdjęcie i mamy co? Hasztagi. I te wszystkie czynniki wpływają na to, że jesteśmy w stanie uwierzyć w te informacje. Nie jestem biologiem, ale starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy żółwie są głuche, czy nie. I okazuje się, że żółwie nie słyszą, mają inny zakres słyszalności dźwięków niż ludzie, więc tak jak mojego głosu by prawdopodobnie nie słyszały, ale już niższe częstotliwości jak najbardziej. Ale to tylko przykład. Oprócz takich dodatkowych jakby bodźców towarzyszących informacji, które wpływają na to, czy postrzegamy informację jako prawdziwą lub nie, sama użyteczność informacji, czyli jakby taka wewnętrzna cecha informacji, również może zwiększać prawdopodobieństwo uwierzenia w tę informację. No i taką jedną z użyteczności jest użyteczność instrumentalna. Jest to taka cecha informacji, dzięki której jesteśmy w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania jakichś zysków oraz zmniejszyć straty. Czyli innymi słowy, co zrobić, aby zyskać i co zrobić, żeby uniknąć straty. Ponadto istnieje coś takiego jak użyteczność afektywna. Jest to taka cecha informacji, która jest zdolna do wywoływania w nas emocji. I ostatnią użytecznością, jaką wymienia Charlotte, jest użyteczność poznawcza. I ta użyteczność poznawcza to jest taka cecha informacji, dzięki której informacje o wysokiej użyteczności poznawczej są innymi słowy spójne z naszym światopoglądem, spójne z naszym postrzeganiem rzeczywistości. Z kolei informacje o niskiej użyteczności poznawczej to są te wszystkie, które jakoś przeczą naszym poglądom. No i w ogóle, jeżeli chodzi o tematykę fake newsów i dezinformacji, to tak naprawdę środowiska naukowe zaczęły się tak bardziej interesować tą tematyką w
wraz z wyborami w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, kiedy faktycznie ten wysyp fake newsów był wręcz rażący. No i co się okazało, że demokraci, reprezentowani tutaj przez Osiołka, uważają, że to republikanie są bardziej podatni na dezinformację. Z kolei republikanie uważali, że to demokraci są bardziej wrażliwi na fake newsy. I ta rozbieżność światopoglądowa też może się brać z faktu takiego, że internet sprzyja funkcjonowaniu w tak zwanych bańkach informacyjnych. I te bańki informacyjne w ogóle tworzą się, ponieważ algorytmy, o których już tutaj było co nieco wspomniane, są skonstruowane tak, aby dostarczały nam treści, które są właśnie spójne z naszym światopoglądem, które są jakoś dla nas atrakcyjne, śmieszne, no i tak dalej. A informacje, które jakoś by się nam mogły nie spodobać, żeby nam po prostu ich nie wyświetlać, a no bierze się to z tego, że no po prostu wtedy byśmy nie korzystali tak dużo z mediów społecznościowych, a więc twórcy nie mieliby dochodu. Więc mogłoby się wydawać, no i oczywiście te bańki informacyjne sprzyjają coraz większej polaryzacji, która jest obecnie dostrzegana przez badaczy, ale też nie tylko badaczy. I mogłoby się wydawać, że może należy zmienić te algorytmy, zmienić modele biznesowe tych wszystkich korporacji społecznościowych. Być może wtedy ludzie zaczęliby się bardziej szanować, kochać i mniej byłoby podziału zdań. No tylko, że wtedy doświadczylibyśmy czegoś takiego, co jest nazywane stresem informacyjnym, czyli po prostu bylibyśmy przebodźcowywani też tymi informacjami. Więc to też nie jest tak, że te złe algorytmy, na których zarabiają, są zupełnie niepotrzebne, ponieważ one też sprzyjają w pewnym sensie naszemu dobrobytowi. No i tak naprawdę nie tylko algorytmy jakoś tam odfiltrowują te informacje, które do nas docierają, ale również nasze aparaty poznawcze, nasza psychika jest skonstruowana w ten sposób, żeby sobie radzić z pewnymi niechcianymi treściami. I dzieje się to za pomocą dwóch systemów, ogólnie rzecz ujmując, mamy system analitycznego przetwarzania informacji oraz system intuicyjnego przetwarzania informacji. I ten system analitycznego przetwarzania informacji jest powolny, intencjonalny, no i on wykorzystuje zasoby uwagowe, ale przez to, że on właśnie działa tak powoli, no to jest i rozważnie, no to jest odporny na heurystyki, czyli takie uproszczone metody wnioskowania, a co za tym idzie, jest również odporny na błędy poznawcze. Z kolei system intuicyjnego przetwarzania informacji, no to ten system jest szybki, automatyczny, oszczędny, jeżeli chodzi o te zasoby uwagowe, no i przez to też jest podatny na błędy poznawcze. I żeby tak wyobrazić sobie funkcjonowanie tych dwóch systemów, to proszę sobie przypomnieć albo wyobrazić swoją pierwszą lekcję jazdy samochodem, gdzie żeby w ogóle ruszyć, to musieliśmy tak, prawą ręką przekręcić kluczek, przy tym jeszcze lewą nogą nacisnąć sprzęgło, spuścić hamulec ręczny, włączyć światła i teraz powoli przekręcić kluczek, ale to o tym już mówiłem, jeszcze światła i teraz powoli popuszczać sprzęgło i naciskać pedał gazu. I to wszystko podczas pierwszej lekcji, gdzie za pomocą systemu analitycznego, gdzie te wszystkie poszczególne etapy musiały być świadomie przetwarzane, co ja muszę zrobić, żeby w ogóle tym samochodem wystartować. I wraz z rozwojem naszych umiejętności kierowczych, te wszystkie informacje stały się bardziej domeną systemu intuicyjnego przetwarzania informacji. I tak naprawdę osoby, które potrafią jeździć samochodem, robią to intuicyjnie. W takim sensie, że te wszystkie kwestie, jak ruszyć tym samochodem,
kompletnie o tym nie myślą, po prostu robią to instynkt i bez udziału tego systemu analitycznego. Przy tym są też zdolne do prowadzenia na przykład rozmów, słuchania radia, muzyki, czy też innych różnych rzeczy, które niekoniecznie są bezpieczne podczas prowadzenia. I teraz przyszedł czas, żeby odpowiedzieć Państwu na zagadkę z początku. Jak to jest z tymi liliami? No więc okazuje się, że osoby, które wskazały odpowiedź 24 dni, przy rozwiązywaniu tego problemu logicznego posłużyły się prawdopodobnie systemem intuicyjnym. A poprawną odpowiedzią na to pytanie to odpowiedź C, 47 dni. I osoby, które odpowiedziały właśnie w ten sposób, najprawdopodobniej skupiły się na tym zadaniu, przeczytały, że każdego dnia lilie podwajają swoją powierzchnię, więc tak naprawdę, jeżeli chcemy znać połowę powierzchni, no to musimy się po prostu cofnąć o jeden dzień. I co ciekawe, liczne badania wskazują, że to przetwarzanie intuicyjne sprzyja podatności na fake newsy. I teraz, przechodząc już do naszych badań, zadaliśmy sobie dwa pytania. Po pierwsze, jakie cechy informacji wpływają na podatność na te informacje? Oraz jakie cechy osobnicze, w tym poznawcze mechanizmy oraz cechy osobowości, wpływają na podatność na te dezinformacje. I aby odpowiedzieć na pierwsze... Przepraszam, bo mam problem, bo znikło i nie mogę sterować. I żeby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, przebadaliśmy 186 Amerykanów i zadaliśmy im, pokazaliśmy im różne newsy, za chwilę pokażę przykłady, i zadaliśmy im pytanie, czy uważają, że te newsy są prawdziwe, i to był jakby jeden aspekt podatności na dezinformację, na informację ogólnie. Oraz zapytaliśmy się, czy chcieliby polubić oraz podzielić się z tą informacją w swoich mediach społecznościowych. I to jest drugi aspekt podatności na informacje, tak zwane zaangażowanie behawioralne. I badanymi cechami tych newsów była oczywiście prawdziwość, czyli czy newsy były prawdziwe lub fałszywe. Ponadto ta już wspomniana przeze mnie poznawcza użyteczność względem postawy wobec pandemii COVID-19 i postawę mogliśmy mieć akceptującą zagrożenie płynące z tą pandemią, oraz drugą postawą była opcja taka, że osoby nie do końca zgadzały się z zagrożeniem wobec tej pandemii, no więc mogły być poznawcza użyteczność mogła być zgodna lub niezgodna. I trzecią badaną cechą informacji był styl prezentacji. I tutaj mieliśmy informacje populistyczne oraz informacje przedstawione w sposób rzetelny. I przygotowaliśmy 80 newsów po 10 na każdą konfigurację cech. I teraz pokrótce przedstawię przykłady tych newsów. Tutaj mamy akurat newsy prawdziwe, zgodne z postawą akceptującą COVID-19. Po lewej stronie mamy rzetelny styl informacji, który zdefiniowaliśmy jako taki, który będzie mieć stonowane kolory. Ten tekst jest nienacechowany emocjonalnie, a ponadto źródło informacji jest w miarę znane i rzetelne. Z kolei te populistyczne informacje cechował wyższy kontrast kolorów na fotografii czy na obrazku. Bardziej nacechowane emocjonalnie teksty pod spodem oraz źródło co najmniej podejrzane. I tutaj są informacje prawdziwe, z tym, że zgodne z postawą negującą COVID-19. I ponownie po lewej stronie styl rzetelny, po prawej populistyczny.
informacje fałszywe, również zgodne z postawą akceptującą COVID-19, zarówno w stylu rzetelnym, jak i w populistycznym, oraz fałszywe, zgodne z postawą negującą COVID-19. I nasze wyniki pokazały, że przy ocenie prawdziwości najbardziej istotnym czynnikiem była obiektywna prawdziwość danego newsa. I może nie jest to jakoś bardzo zaskakujące. To, co jest dla mnie przynajmniej bardzo zaskakujące, to, że gdy sprawdzaliśmy istotność czynników informacji wobec deklarowanego zaangażowania się w nie, czyli te dawanie lajków i share'ów, to tak naprawdę użyteczność poznawcza była tym czynnikiem, który był zdecydowanie wyższy niż pozostałe czynniki. I tutaj też to widzimy, już bardziej w szczegółach, że te informacje zgodne w zaangażowaniu tak naprawdę były, bez względu na to, czy informacja była prawdziwa, czy fałszywa, to jeżeli była ona zgodna, to była zdecydowanie częściej angażowana. I drugie pytanie badawcze, jakie cechy osobnicze tym razem, w tym poznawcze i osobowościowe, wpływają na podatność na dezinformację? No to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musieliśmy przeprowadzić kolejne badanie. I w tym badaniu wzięło udział osób 184, to byli Amerykanie. I badanymi cechami poznawczymi była tendencyjność oceny poznawczej, i to można nazwać to tak w skrócie takim optymizmem poznawczym. Ponadto wrażliwość na pozytywne i negatywne informacje zwrotne oraz zdolność do aktualizacji przekonań. I te cechy poznawcze były badane w sposób taki eksperymentalny. Z kolei cechy osobowościowe, takie jak cechy modelu Wielkiej Piątki oraz cechy lękliwości, optymizmu i narcyzmu, były badane za pomocą kwestionariuszy. Może się pojawić pytanie, dlaczego akurat takie cechy? Ponieważ te cechy sprzyjają, jakby może nie tyle zaburzeniu, co trochę zmienionej percepcji postrzegania rzeczywistości. Stąd właśnie lękliwość, optymizm i narcyzm. Jak zaczęliśmy analizować nasze dane, to doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z niską podatnością lub z wysoką podatnością na dezinformację, tylko tak naprawdę mamy do czynienia z podatnością na informacje. Ponieważ jeżeli mamy informacje prawdziwe, to fałszywe, to mamy też informacje prawdziwe. Stworzyliśmy model taki, w którym te cztery sytuacje utworzyły nam tak naprawdę te cztery fenotypy podatności na dezinformację. No i fenotyp, który nazwaliśmy wiedzących, to były osoby, które nisko oceniały informacje fałszywe oraz wysoko oceniały informacje prawdziwe. Ich przeciwieństwo, nazwaliśmy ich naiwniacy, to osoby, które wysoko oceniały fałsz, a nisko oceniały informacje prawdziwe. No, ale są też osoby, które nisko oceniały zarówno informacje prawdziwe, jak i fałszywe, a również są osoby, które wysoko oceniały informacje zarówno fałszywe, jak i prawdziwe. Stąd nazwa konsumenci. I warto też podkreślić, że to fenotypowanie osób może występować zarówno na tym poziomie oceny prawdziwości, jak i również równolegle na poziomie oceny, nie oceny, a bardziej tego zaangażowania behawioralnego, o którym już wcześniej wspominałem. Pierwszą ciekawą w ogóle obserwacją był fakt, że najbardziej licznymi fenotypami były te fenotypy albo-albo, czyli albo wątpiący we wszystko, albo konsumujący dosłownie wszystko. I to zarówno w fenotypach oceny prawdziwości, jak i w fenotypach zaangażowania. I przechodząc już do wyników, nie będę wchodzić w wielkie szczegóły, ponieważ też nie mamy na to czasu, ale nasze wyniki wskazują na to, że konsumenci ogólnie są bardziej sumienni,
bardziej narcystyczni, bardziej popędowi oraz bardziej responsywni na nagrody, z kolei naiwniacy są mniej lękliwi. I to w fenotypach oceny prawdziwości dezinformacji. Z kolei w tym drugim rodzaju fenotypowania względem tego zaangażowania w informacje znaleźliśmy już więcej tych różnic i tutaj zaobserwowaliśmy, że konsumenci są zarówno bardziej wrażliwi na pozytywne informacje zwrotne, ale również są bardziej wrażliwi na negatywne informacje zwrotne. Ponadto są bardziej ekstrawertyczni, bardziej sumienni, bardziej stabilni emocjonalnie i mniej lękliwi. Przy czym oczywiście też byli bardziej narcystyczni. Ciekawą obserwacją było, że najbardziej optymistyczni pod względem takim poznawczym byli ci wiedzący. Z kolei pod względem tego optymizmu badanego kwestionariuszem, czyli to był kwestionariusz samoopisowy, czyli można powiedzieć, że to był optymizm subiektywny, to już konsumenci byli najbardziej optymistyczni. I te wszystkie wyniki wskazują na to, że tak naprawdę nie powinniśmy mówić o podatności na dezinformację, tylko o podatności na informację jako coś ogólnego, ponieważ wcale nie jest tak, że osoby, które wierzą w fake newsy, jednocześnie odrzucają prawdę. Może być tak, że część prawdy pokrywa się z fake'ami. Tak naprawdę ciężko jest zaklasyfikować osoby tak arbitralnie. I myślę, że to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę. No i myślę, że do pytań przejdziemy później w tej części takiej wspólnej.